Weź tam kurde. Jedź, Bino, jedź! Bino, nie zatrzymuj się! Twardo na nogę. Dzień dobry trenerze, gratulacje 3 punktów. Dziękuję. I nieformalnie wygrania ligi. Co dzisiaj bardziej ustawiło ten mecz? Szybko strzelone 2 bramki, czy czerwona kartka pod wasze dyktando? Ja powiem przewrotnie, za szybko strzeliśmy te gole. Była już pierwsza akcja i można powiedzieć, że zakończona była bramką i gdzieś już zaczęło się trochę u nas w tych głowach takie, może nieświadomie, ale gdzieś taka świadomość zaczęła działać, że już będzie łatwo. Już w każdej minucie będziemy strzelać gole. Warmia fajnie gdzieś wychodziła z kontry, gdzieś tam próbowali nas dobrze przecinać. Udało się nam strzelić drugą bramkę, zaraz czerwona kartka. To co mówiłem chłopakom w szatni, że 2-0 i czerwona kartka w przewadze, to nie jest jeszcze koniec tego wyniku i żebyśmy w głowach w ogóle nie myśleli o tym, że już będzie łatwo, bo to jest najgorsze co może być. No, udało się nam wygrać, no mówię, szkoda, że zabrakło jednej bramki do 110, gdzieś tam chciałem, żeby tak było. Natomiast ja już też chłopaków rozumiem, koniec ligi, te zmęczenie też mogło być.
Tym bardziej, że mówię, no gramy 12, 13 ludźmi, gdzieś wchodzą chłopaki młodzi. Też się z tego bardzo cieszę, bo dużo młodzieży w tym sezonie zadebiutowało, złapało minut. Też o to chodziło, bo taka jest jakby filozofia tego klubu, żeby też ogrywać tą młodzież naszą przy naszych doświadczonych chłopakach, w tym nawet mnie. I tak na koniec zacząłem tu ligę golem i skończyłem tu ligę golem, także dla mnie gdzieś to jest takie jeszcze pozytywny taki bodziec. Nie wiem, no szkoda, tak jak powiedziałeś, nieformalnie jesteśmy ten mecz wygrali, wygraliśmy tę ligę, z tego się bardzo cieszę. Oczywiście Łomży gratuluję, natomiast podejrzewam, że będą duże zmiany, bo z tą kadrą co mają, no to będą mieli ciężko przeciwnika. Mimo upływających lat, rozumiem, że Kamila Jackiewicza widzimy na boisku jeszcze w przyszłym sezonie. Chyba tak, bo gdzieś tam cały czas chciałbym, żeby ktoś przyszedł i już mnie zastąpił. Natomiast mnie to cały czas cieszy, ja z tego biorę mega frajdę. Ale mówię, gdzieś już chcę pomału schodzić z tej sceny. Natomiast póki mogę, póki gdzieś zdrowie pozdrawię, to pozwala to chętnie chłopakom. Jeszcze wracając na chwilę do meczu, te zmiany w drugiej połowie, wpuszczając młodych, zmieniając bramkarza, to właśnie już pod kątem ewentualnej przydatności do przyszłego sezonu i ogrywania tej młodzieży, czy tak? Tak, bo mamy też fajnych, młodych, zdolnych bramkarzy. Rafał oczywiście jest tutaj bardzo ważnym punktem tego zespołu. Można powiedzieć, że jest taką legendą już, tak? Na pewno zostanie. No, chciałbym, żeby był takim już grającym też trenerem, żeby to swoje doświadczenie też gdzieś tam potrafił chłopakom przekazać. Zobaczymy. No, mamy fajną moją młodzież, gdzieś tam fajna też praca w młodzieży jest trenerów z młodzieżą, także ja jestem zadowolony. Mamy też rezerwy, które też sobie dobrze radzą. Nawet ostatnio ja zagrałem jeden mecz, chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Też są paru fajnych chłopaków, których zaprosiłem też na trening. Jak będą tak dalej trenować, to też będą częściej z nami trenować. Zmusimy ich też do zespołu i też dostaną swoją szansę, bo tak chciałbym, żeby ten klub się rozwijał. Dziękuję w takim razie, jeszcze raz gratulacje i do zobaczenia w takim razie. Dzień dobry, trenerze. Dzisiaj bez gratulacji, ale po tym bardzo ciężkim początku i tak wynik może nie najgorszy pomimo wszystkich przeciwności losu, kiedy tracimy do 10 minuty już dwie bramki, później czerwona kartka i całe spotkanie z dwubramkową przewagą gości i w 10 kończymy, więc jest trener zadowolony z jakichś aspektów, jeżeli można po porażce w ogóle z czegoś być zadowolony? Trudno być na pewno po porażce zadowolonemu, tak jak pan powiedział, w gruncie rzeczy to dobrze, że skończyło się tylko 4 bramkami, bo bardzo źle zaczęliśmy ten mecz, bardzo fatalnie wręcz, bo to źle to jest mało powiedziane, tak na dobrą sprawę, gdzie no, widziałem fajną iskrę w zespole, jeśli chodzi o rozgrzewkę przedmeczową, tak nie, no, trochę nam to psuło nasze nastawienie tak naprawdę, no, ale sami jesteśmy sobie winni, to w jaki sposób traciliśmy bramki, to nie może nam się w ogóle przytrafiać. I to było fatalne. Ciężko tu dostrzec pozytywy. Może to, że w takich trudnych okolicznościach i w tym meczu wprowadziliśmy chłopaków, którzy mają po 15-16 lat i w takich trudnych okolicznościach zdobyli tego doświadczenia, więc to chociaż tam może na pewno jakiś pozytyw. Dla nich na pewno duża wartość. No i też myślę, że jakiś tam pozytyw to, że w drugiej połowie już tak bardziej w tym osłabieniu, w tej trudnej naszej sytuacji było widać taki już więcej tego poświęcenia, tego trochę heroizmu, szczególnie jeśli chodzi o naszego Bartka Bukowskiego, który naprawdę wykazywał się tutaj swoją postawą i był przykładem dla całej drużyny, ale nie tylko on, bo też nie mogę powiedzieć, że tylko on w ten sposób gdzieś tam się wykazał taką postawą. Były sytuacje na złapanie kontaktu tak naprawdę, żeby tą bramkę na 1-2 zdobyć. Myślał trener tak po cichu, że uda się to zrobić i jakoś tam jeszcze ten wynik może korzystniejszy osiągnąć w dzisiejszym meczu? Szkoda tych sytuacji, oczywiście to było tak naprawdę w porównaniu do gospodarzy, to było ich tylko
nieliczne one były, ale były i wiadomo, że mimo trudności, mimo złego początku, mimo gry w dziesiątkę, każda bramka dałaby jakiegoś bodźca i jeszcze takiego dodatkowego ducha walki drużynie, więc na pewno szkoda, że nie udało się tej sytuacji Jasiu Rubinczakowi wykorzystać, bo to on przede wszystkim miał te swoje okazje i wiadomo, może trudno tu gdybać w tym momencie, czy to by jakoś ten mecz się zmienił, tak? Ale na pewno obraz zdobytej bramki, zdobyta bramka byłaby na pewno jakimś plusem i troszeczkę ten odbiór tego meczu byłby inny. Na pewno jeszcze dodatkowo wlałoby w serducha chłopaków troszeczkę więcej takiej ambicji, chęci, jeszcze więcej byłoby. Tego nie mogę powiedzieć, że tego zabrakło. Żeby w ten sposób nie zostać zrozumiany. Ostatni mecz w sezonie, teraz czas na analizę, krótki odpoczynek i jakieś zmiany w kadrze zespołu, w przygotowaniach, już trener wszystko ma zaplanowane? Ostatni mecz sezonu i z tego miejsca, tak jak już czyli w szatni, no wszyscy dzisiaj byli zawodnicy z powodu kartek i kontuzji. Chciałbym zawodnikom naprawdę podziękować za ten czas, który ze sobą współpracujemy. Jestem z ich postawy bardzo zadowolony, zbudowany ich postawą i jestem bardzo optymistycznie patrzę w przyszłość, żeby naszą drużynę rozwinąć i żeby ona była tylko lepsza. Jeśli chodzi o kadrę, no to wszystko się będzie rozstrzygało, tak? Na pewno będziemy wraz z zarządem chcieli, żeby ta drużyna była silniejsza, tak? Wszystko się okaże. Po 30 czerwca. Udanego wypoczynku w takim razie i do zobaczenia pewnie w sierpniu, kiedy liga wystartuje. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.